Cześć widzowie, witam was na dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o trzech zestawach, o których nawet nie miałem pojęcia. No to co, zaczynamy. Zachęcam do subskrybowania kanału. No i przechodzimy do materiału. Na miejscu trzecim jest ten oto zestaw z LEGO City. No, widać, że jest to stacja kolejowa. 60335. Naprawdę, według mnie, bardzo fajny zestaw. Tutaj są zdjęcia, przepraszam, że takie rozmazane. No i ogólnie, według mnie, ten zestaw naprawdę podnosi wrażenie. Nie spodziewałem się, że LEGO w końcu zacznie tak się starać nad zestawami. No, ogólnie, według mnie, zestaw spoko. Jeszcze zobaczymy, jak będzie więcej recenzji na YouTube o tym oto zestawie. No i w sumie, cóż, no zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Na miejscu drugim jest taki oto zestaw Mandalorianina. Naprawdę niesamowity zestaw. Warty uwagi. No bo wiecie, Mandalorian ma swoje jakieś tam zalety. W sensie, jestem dobrym fanem Mandalorianina. O, tutaj mamy figurki. Mamy tego Skywalkera i tych żołnierzy. Z tyłu możemy tak obracać. No i przejdziemy teraz co najbardziej mnie zaskoczyło. Gotowi? No to zaczynamy. Na miejscu pierwszym jest ten oto właśnie mini zestawik. Naprawdę fajny. Proszę, patrzcie. Jest to mały sklepik i tutaj według mnie LEGO postarało się LEGO, ale jakby nie dało tak więcej od siebie. Widzicie, z tyłu jest taki mały kiosk, jakieś ten sklepiki i warto, ale to warto zwrócić uwagę na ludziki. Zobaczcie, ludziki stają się coraz z lepszymi nadrukami. Proszę, zobaczcie tutaj, widzicie tego pana. On ma na nocy protezę. Nigdy nie było takich zestawów, więc naprawdę z tego jestem zadowolony. A ogólnie zestaw wygląda tak. No, w sumie to wszystko, co miałbym wam do powiedzenia dzisiaj. Aha, jeszcze chciałbym wam powiedzieć, że jeszcze jest taki jeden zestaw, o którym, no, za niedługo zrobimy między innymi recenzje. A jeśli chcecie coś wiedzieć o nim, no to ja już mogę wam go pokazać, jak on tu wygląda. No dobrze. No to bez przedłużania. Oto jest ten nowy zestaw. Robi wrażenie naprawdę. No, będziemy robić z niego jeszcze recenzję. A ogółem dziękuję za oglądnięcie tego małego materiału. No i siema!